Dzień dobry Państwu. Gościem Radia 5 jest dzisiaj pani Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, profesor sztuk plastycznych, aktorka, scenograf teatralny i filmowy, reżyser. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Do Suwałk dzisiaj przyjechała Pani na zaproszenie prezydenta Suwałk, pana Czesława Renkiewicza, na ceremonię odsłonięcia tablicy pamiątkowej na domu, w którym urodził się Pani mąż, Andrzej Wajda. Czy może Pani nam zdradzić jakieś szczegóły tej uroczystości? Niestety nie mogę, ale mogę tylko powiedzieć, że dostałam zawiadomienie o tym odsłonięciu i o tej tablicy. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo wzruszona, że mogę przy tym być i że miasto i prezydent zdecydowało się na to, żeby tak w ten sposób uczcić miejsce, gdzie mój mąż się urodził. Bardzo, bardzo jestem wzruszona i wdzięczna. Ilekroć w Suwałkach był pani mąż, Andrzej Wajda zawsze zachwycał się rozwojem Suwałk. Mówił, że nie do pomyślenia był kiedyś taki rozwój miasta. Czy pani ma podobne odczucia? Tak, nawet wczoraj o zmroku, jak dojeżdżaliśmy do Suwałk, tą główną ulicą, to się tak zachwycałam właśnie, jak to pięknie wygląda. Coraz myśmy byli tutaj w czerwcu zeszłego roku z mężem. Ostatni raz i już wtedy pamiętam właśnie miasto takie odnowione, pięknie wyglądające i wczoraj wieczorem właśnie powtarzałam to, jak to mi się szalenie podoba, że nie jest też popsuta ta główna ulica i te wszystkie zabytkowe domy, że to nie jest popsute żadnym jakby takim jakimś nowoczesnym, nic się nie powiększyło, nic poza gabaryt tych domów nie wychodzi. To jest bardzo cenne i bardzo piękne. Ale da się zauważyć różnicę Suwałki 89? No oczywiście, że tak. Ja pamiętam Suwałki, jak byliśmy tu. Ja byłam pierwszy raz, jak mąż zaczął być kandydować na senatora z okręgu Suwałki. W 89 roku. Tak, w 89 roku. Wtedyśmy się zresztą poznali w ogóle z państwem. Tak. I pamiętam Suwałki. Wtedy jednak te domy były takie, no, bardzo wszystkie podniszczone i wszystko było takie zapuszczone, jak to za komuny, a teraz naprawdę wygląda fantastycznie. Zwiedziła pani cały świat, można powiedzieć. Czy Suwałki w tej chwili, można powiedzieć, że to jest takie średnie, przeciętne miasto, no, europejskie? Ja myślę, że tak, absolutnie. Absolutnie tak. Jeszcze do tego wszystkiego właśnie ma ten taki wdzięk starego miasta, które nie jest opuszczonym i takim zaniedbanym starym miastem, tylko po prostu zachowało ten charakter XVIII-wiecznego miasta i to jest piękne. Pani Krystyno, wiemy, że podobnie jak bohaterka z 40-latka, która żadnej pracy się nie boi i nie miała nigdy czasu. Wiemy, że pani czasu też nigdy nie ma dla siebie, ale proszę powiedzieć, nad jakim projektem pani teraz pracuje? Teraz, wie pan, ja przestałam pracować w teatrze i oczywiście w filmie też, szczególnie po odejściu Andrzeja. Ale staram się ciągle coś działać, żeby nie zapaść się kompletnie. I takim głównymi działaniami jest to, żeby zachować jakby takie miejsca i jego związane z jego pamięcią. Ale głównym takim w tej chwili działaniem jest, ponieważ dzielnica Warszawy, Żoliborz, wystąpiła o takie jakieś upamiętnienie męża, to ja wymyśliłam, żeby jest takie opuszczone kino, nieczynne, które należy do warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. I bardzo chciałabym, zresztą wszystkie władze Warszawy też są temu przychylne, żeby zrobić tam takie małe kino imienia Andrzeja Wajdy, które by działało jako kino studyjne po prostu, oczywiście wyświetlając różne filmy. Tam jest miejsce, żeby robić wystawy, robić spotkania. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku się to nam uda. I to jest dosyć duże zajęcie. Przypomniałem sobie w tej chwili, że w Suwałkach też jest puste kino, nieczynne. No to jak jest puste kino, to bardzo proszę. Bardzo chętnie wtedy przyjadę znowu. Wiemy, że pani bardzo się śpieszy na spotkanie z panem prezydentem, więc serdecznie dziękuję za rozmowę.
A ja bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam. Jestem tak naprawdę dzisiaj bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna za tą inicjatywę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, profesor sztuk plastycznych, aktorka, scenograf teatralny i filmowy, reżyser, żona świętej pamięci Andrzeja Wajdy. Dziękuję bardzo.